dzisiejszym odcinku powiemy o uchwale antysmogowej dla Małopolski, którą przyjęli radni województwa, o opłatach za parkowanie przez smartfony, pokażemy, jak najmłodsi spędzali ferie w mieście. Zachęcimy do obejrzenia w internecie wystawy Oszpicin, historia żydowskiego Oświęcimia, a także poinformujemy o dotacjach na przyłącza kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Radni województwa przyjęli uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy przestarzałymi kotłami, na dostosowanie się do nowych przepisów będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy trzeciej do końca 2026 roku. Uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia wprowadzi już w połowie tego roku. Od lipca 2017 roku na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem o wilgotności powyżej 20%. Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł, zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy, nie może emitować więcej niż 40 mg na metr sześcienny pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Przepisy uchwały antysmogowej nie będą dotyczyć mieszkańców, którzy już teraz korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania, sieci ciepłowniczych, pieców elektrycznych na gaz czy olej, a także pomp ciepła. Gdyby jednak chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający wymagania ekoprojektu. Podobnie jak właściciele kominków, od lipca 2017 roku nowe urządzenia będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Nie oznacza to jednak, że trzeba będzie wymieniać już zamontowane kominki. Od początku 2023 roku wystarczy doposażyć je w specjalne urządzenia, które zredukują poziomy emisji, na przykład elektrofiltry. Spore ułatwienia czekają kierowców w strefie płatnego parkowania w Oświęcimiu. Wprowadziliśmy system, możliwość pobierania opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania za pomocą płatności mobilnych. Miasto podpisało umowę z trzema firmami, które udostępniają nieodpłatne aplikacje na smartfony i tablety z dostępem do internetu i wszyscy ci, którzy mają takie urządzenia, mogą korzystać i mogą wnosić opłaty poprzez taki system. Kierowcy mają możliwość zakupu biletu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności szukania parkomatu czy posiadania gotówki na jego zakup. Użytkownik potrzebuje jedynie telefonu komórkowego z zainstalowaną bezpośrednio aplikacją oraz dostępem do internetu. Aby korzystać z któregokolwiek systemu, należy pobrać bezpłatną aplikację ze strony operatora www.mobilet.pl albo www.mpay.pl lub ze sklepu z aplikacjami w telefonie. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji oraz doładowanie konta dowolną kwotą. W celu opłacenia parkowania w strefie płatnego parkowania należy uruchomić aplikację, wybrać opcję parkowanie, następnie miasto, podstrefę, czas postoju i potwierdzić zakup. Kierowca powinien mieć naklejkę operatora wyłożoną za szybę lub informację, że płaci mobilnie ze wskazaniem wybranego operatora. Naklejki można odebrać w Urzędzie Miasta przy ulicy Zaborskiej 2 na dzienniku podawczym pokój numer 1. Systemy nie generują żadnych dodatkowych opłat. W zależności od taryfy operatora komórkowego użytkownik może ponosić jedynie dodatkowy koszt połączenia telefonu z internetem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mobilet.pl i www.mpay.pl. Jeszcze tylko 2 dni wolnego i od poniedziałku znowu szkoła. Zobaczmy, jak wyglądały ferie w mieście. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że miasto wyszło z inicjatywą takich właśnie zajęć sportowych. Wiadomo, że mamy ferie. Dzieciaki w czasie przerwy od nauki szkolnej mają dużo czasu i jak tutaj widać, bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach feryjnych. Przychodzę na treningi, bo mam bardzo miłych trenerów i super kolegów. Ferie mamy, organizują nam trenerowie różne super atrakcje i zawsze mamy dobrą opiekę i bardzo lubię przychodzić na trening. No w ogóle tutaj jest bardzo fajne boisko i bardzo, bardzo fajnie się rzuca do kosza. Ja myślę, że koszykówka to bardzo fajny sport. Koszykówka to mój ulubiony sport. Te w tyle trenowałem na początku piłkę nożną, ale to mi nie wychodziło.
Potem jeszcze, zanim się zapisałem do klubu, to jeszcze tak na podwórku trenowałem, no i wyszłem na zajęcia, no i po pierwszym treningu już byłem bardzo zadowolony, a co więcej treningów, tym lepiej grałem już i im dalszy trening, tym właśnie lepiej. Te zajęcia są przeznaczone dla wszystkich. Te osoby, które przychodzą pierwszy raz, zazwyczaj dostają u nas w klubie takiego opiekuna, w cudzysłowie. Jest to chłopak, który już trenuje dłużej i powolutku ich wdraża do tego właśnie spędzania wolnego czasu. Wdraża, opiekuje, pokazuje ćwiczenia, tłumaczy, jak należy się zachować, co należy robić po kolei. Jak tutaj Państwo widzicie, mamy zarówno młodych chłopaków ze szkoły podstawowej, są też chłopcy z gimnazjum, którzy tutaj pełnią rolę na razie takich pomocników i po treningu tych najmłodszych, starsi chłopcy mają jakby swoje zajęcia, więc zapraszamy wszystkich chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu, bo uważamy, że to jest fantastyczny sposób spędzania wolnego czasu. Witamy w naszej małej szkole czarodziejów. Już drugi tydzień u nas dzieciaki czarują, ferie są pełne magii. Toczymy tutaj wielkie bitwy pomiędzy Harrym Potterem a jego nieustającym wrogiem Lordem Voldemortem. Nasi mali milusińscy zapewne wiedzą, o co chodzi, ponieważ prawie każdy oglądał lub czytał Harry'ego Pottera. Dzisiejsze zajęcia są szczególne, gdyż przygotowujemy scenografię do balu karnawałowego, który odbędzie się u nas w piątek o godzinie 10. Bal będzie czarodziejski i magiczny. Dzisiaj dzieciaki przygotowują dwie komnaty tajemnic. Jedna komnata tajemnic jest straszna i pełna upiornych stworów, czyli będzie to komnata Lorda Voldemorta, a druga komnata to komnata pełna magii, pełna wesołych postaci, to komnata Harry'ego Pottera. Na koniec dzieciaki dostaną punkty za przygotowanie tych komnat. Wszystko będzie zjawiskowe, kolorowe, olbrzymie, no i przede wszystkim magiczne. Bawimy się świetnie. Jest dobra zabawa i mamy dużo pomysłów, także myślimy, że wygramy. Wyklejamy z papiera pudełki i to. Jeszcze różki robimy. To jest bardzo fajnie, można różne rzeczy plastyczne robić. No i ogólnie jest super. To są ciekawe zajęcia, dużo się tutaj dzieje, a my właśnie z dziewczynami robimy magiczne pióro. Tak, i zanienko będzie bardzo piękne i kolorowe. Fajne zajęcia, tym bardziej, że lubię Harry'ego Pottera, podobają mi się. No i tu to są zajęcia plastyczne, a plastykę i lubię. Bardzo lubimy takie zajęcia plastyczne, w których można uczestniczyć dowolnie i kreatywnie. Ja szybko wyrzekam w domu. Dziękuję, mamo, to nie wiem. Przykucnij, to będziesz szybciej. Przykucnij. Byłam na feriach na nartach, no i kiedy się dowiedziałam, że będą narty, to chciałam spróbować, jak to jest na Xboxie. A, bo kręc! Nie da się. Nie, zaraz. No dajesz. Kucam. Dlaczego mi nie zrobię takie? Nie da się tak, nie da rada. Wyjechała poza linię. Jest zmęczenie, ale fajna bardzo zabawa, podoba mi się. Ale tutaj też przychodzę, żeby pograć i spotkać się z przyjaciółmi. Idą sobie mamuty, mamuty, mamuty. Idą sobie mamuty przez zielony las. Jesteśmy podczas drugiego tygodnia półkolonii salezjańskich. Podczas tych półkolonii dzieci mają zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, tańczą, bawią się, śpiewają wspólnie z wychowawcami, animatorami z oratorium. W tym
tygodniu jest 71 osób. Zajęcia trwają od 9 do 15. Dzień zaczyna się od zajęć ruchowych. Mamy trochę sobie potańczymy, pośpiewamy. Później przychodzimy do zajęć w grupie. Tam są bardziej zajęcia statyczne. Wykonujemy konkretne zadanie, które później jest prezentowane na forum całej grupy. Później mamy obiad i później mamy takie pogodne popołudnie, gdzie można trochę zdobyć punktów i są konkursy różne grupowe. Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu udostępniło na platformie Google specjalną wystawę pod tytułem Oszpicin – Historia żydowskiego Oświęcimia. Dzięki zaawansowanej technologii każdy będzie mógł obejrzeć wysokiej jakości zdjęcia i dokumenty osobiste oraz zapoznać się z komentarzem kuratora wystawy do materiału, który opowiada historię ponad 400 lat współtworzenia miasta Oświęcimia przez jego żydowskich mieszkańców. Założone w 2000 roku Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu jest jednym z nielicznych śladów dawnej obecności Żydów w mieście. W kompleksu obok muzeum wchodzi jedyna zachowana synagoga Hevra Lomdej Mishnayot oraz dom rodzinny Klugerów. Muzeum chroni pamięć o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz naucza o współczesnych zagrożeniach płynących z antysemityzmu i nietolerancji. Od 2006 roku instytucja jest stowarzyszona z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku. Mieszkańcy miasta Oświęcim mogą otrzymać dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do kanalizacji, które wynosi nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Do tej pory z takiej możliwości skorzystały 184 osoby, a na ten cel łącznie wydano blisko 333 tysiące złotych. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku. Na ten rok w budżecie jest przeznaczone 30 tysięcy złotych. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ulica Zaborska 2. Informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29, drugie piętro lub pod numerem telefonu 33 84 29 129.